Cześć! W dzisiejszym odcinku zabierzemy Was do Muzeum Alfa Romeo, które znajduje się pod Mediolanem w miejscowości Areze, około 15 km od centrum Mediolanu. Udajemy się teraz do mniej znanej atrakcji, która nie znajduje się w samym Mediolanie, tylko pod Mediolanem. Jest to Muzeum Alfa Romeo i zaraz Wam je pokażemy. O ile będzie czynne, bo z zewnątrz nie wygląda. Ale ruchu turystycznego tutaj nie ma żadnego. Nie spotkaliśmy nikogo poza nami. Aby dojechać do Muzeum Komunikacją Miejską, należy skorzystać z metra linii M1 i dojechać do stacji Rofiera, a następnie przesiąść się w autobus 561. Jeśli macie możliwość dojazdu samochodem, to będzie to znacznie szybsze i łatwiejsze. Na miejscu znajdziecie darmowy parking. Muzeum zostało otwarte w 1976 roku i od tego czasu przeszło kilka modernizacji. W 2011 roku zostało tymczasowo zamknięte, aby przejść gruntowną renowację i ponownie otwarte w 2015 roku przy okazji Expo 2015 w Mediolanie. Muzeum obejmuje trzy główne sekcje, które przedstawiają różne aspekty historii i dziedzictwa Alfa Romeo. Są to Timeline, skupiające się na historii marki, Bellezza, koncentruje się na pięknie samochodów i Velocita, podkreśla sukcesy wyścigowe Alfa Romeo. Strefa Timeline skupia się na historycznym rozwoju marki od jej założenia w 1910 roku. Można tu zobaczyć wiele klasycznych modeli, które odegrały kluczową rolę w historii firmy. Oś czasu legendarnych samochodów wyznacza etapy długiej i prestiżowej historii. Od 24 HP, pierwszego samochodu wyprodukowanego w fabryce Portello, po 8C Competizione, marzenie nowego tysiąclecia. Podróż przez linię czasu obejmuje Gran Turismo w latach 20. i 30., ożywienie po II wojnie światowej, wielkie wieki Julii i Giulietty oraz śmiałe innowacje wprowadzone przez Alfette i Alfa Sud, aż do czasów współczesnych, teraźniejszości i przyszłości. Oprócz zdjęć fabryk, w których powstawały projekty, w tle przewijają się wizerunki ludzi, którzy kierowali firmą, projektowali samochody i pisali historię. Historia marki Alfa Romeo rozpoczęła się w 1910 roku, kiedy to w Mediolanie wyprodukowano pierwszy model pod marką Alfa, model 24 HP. Alfa było skrótem od Anonima Lombarda Fabryka Automobili. Sekcja Bellezza koncentruje się na designie i estetyce samochodów Alfa Romeo. W tej części znajdują się nie tylko samochody, ale także szkice, modele koncepcyjne i inne elementy związane z procesem projektowania. Warto tu zwrócić uwagę na bardzo nietypowo wyglądający model. Alfa 4060 HP Aerodynamika. W muzeum znajduje się ponad 250 samochodów, z czego około 70 jest regularnie eksponowanych. Kolekcja obejmuje zarówno klasyczne modele, jak i nowoczesne konstrukcje. Moim zdaniem sekcja Bellezza jest najciekawszą częścią muzeum. Eksponowane tutaj samochody są bardzo ciekawe i unikatowe. Warto zwrócić uwagę na model Nuvola z 1996 roku. Moją uwagę przykuł również model Iguana z 1969 roku oraz o rok od niego starszy model Carabo. Wracając na chwilę do historii, w 1915 roku, w trakcie I wojny światowej, przedsiębiorstwo przejął Nicola Romeo, przemysłowiec z Neapolu. Firma zaczęła wtedy produkować również sprzęt wojskowy. Po wojnie firma zmieniła nazwę na Alfa Romeo i wyprodukowała pierwszy samochód pod nową marką. Model Torpedo 2030 HP w 1920 roku. W 1954 roku zadebiutował model Giulietta, który stał się jednym z najpopularniejszych samochodów w historii marki i symbolem włoskiej elegancji i technologii. W 1986 roku Alfa Romeo została przejęta przez grupę Fiat, co pomogło w stabilizacji finansowej i technologicznym rozwoju firmy. Muzeum oferuje różne interaktywne doświadczenia, takie jak multimedialne prezentacje, które pozwalają zwiedzającym lepiej zrozumieć historię i technologię marki. Przechodzimy do sekcji Velocita, która podkreśla sukcesy wyścigowe Alfa Romeo, prezentując słynne modele wyścigowe i opowiadając o triumfach w różnych zawodach, w tym Formule 1. W 1923 roku Alfa Romeo wygrała swój pierwszy wyścig Targa Florio, co zapoczątkowało długą historię sukcesów w sportach motorowych.
a już w latach 30. Alfa Romeo 800 2300 wygrała prestiżowy 24-godzinny wyścig Le Mans 4 razy z rzędu, od 1931 do 1934. Po II wojnie światowej w 1950 roku Alfa Romeo 158 Alfetta wygrała inauguracyjne mistrzostwa Formuły 1, a w następnym roku tytuł obronił model 159. W 2010 roku Alfa Romeo obchodziła swoje stulecie, wprowadzając nowe modele, takie jak Giulietta i Mito. W 2015 zadebiutował model Giulia, który był pierwszym samochodem opartym na nowej platformie Giorgio i zapoczątkował nową erę dla marki. Alfa Romeo to marka, która przez ponad 100 lat była symbolem włoskiej pasji do motoryzacji, łącząc elegancki design z wysokimi osiągami. Jej historia pełna jest triumfów w wyścigach, innowacji technicznych i modeli, które stały się klasykami motoryzacji. Pod koniec zwiedzania sekcji Velocita dochodzimy do przeszklonej ściany, gdzie możemy podziwiać setki małych modeli samochodów Alfa Romeo. W muzeum znajduje się również część poświęcona samochodom marki używanych w służbach mundurowych. Na koniec wizyty w muzeum możecie napić się kawy i zjeść ciastko w tutejszej kawiarni. Nie należy też zapominać o zakupach w sklepie z pamiątkami, gdzie znajdziemy wszelkie gadżety od magnesów i przypinek do koszulek i modeli samochodów. Jesteśmy już po wizycie w Muzeum Alfa Romeo. Bardzo nam się podobało, nawet Gosi. Tak, nawet mnie. I jednak było trochę ludzi, natomiast chyba nikt nie dojeżdża tutaj tak jak my komunikacją miejską, tylko wszyscy dojeżdżają albo samochodami, albo taksówkami, no bo nam dojeżdżają ponad 1,5 godziny. Ogólnie bardzo polecamy. Warto odwiedzić Muzeum Alfa Romeo będąc w Mediolanie. Nawet jeśli nie jesteście fanami motoryzacji, na pewno będziecie się świetnie bawić. Do zobaczenia w kolejnych filmach na kanale.